Witam was serdecznie, z tej strony Mister, z kolejny odcinek z Round 2 Total War Wrath of Sparta frakcją Gartyn. No i oni skontratakowali, ludzie, powiem wam, no zobaczcie, to przejęli. Paczta, to przejęli, co nam jeszcze przejęli? Już nie pamiętam. Ale przejęli nam to. Tak. I dalej nie wiem. Coś... Aha, i Beocja wypowiedziała nam wojnę! O Jezu, musimy uciekać. Musimy uciekać, błagać o litość. Ej, kurwa, oni mają całą flagę. Ale ja żąby totalne, no to... Proszę, proszę bardzo. Trzymajcie mnie, ludzie. Bo ja tu umrę. Mamy do dyspozycji tutaj 4 pełne flagi. No... Jako człowiek walczący... Chętnie... Wezmę sobie jeszcze jedną flagę, zrobię. Bo ta ekspansja ma trwać. Ma przebiec szybko. Dobrze. Do tego doprawione 4 oddziały konnicy i 3 jednostki kretów. I będzie bomba. I kolejna armia będzie do unicestwiania wrogów. Na razie zostawmy sobie te Ateny. Chociaż w sumie, no nie zostawmy sobie, no nie jest, nie, no nie, no nie, no. Opos przejmiemy, to zaraz nam odbiją. Też takie chujowe. Tędy się dojdzie. Ale, dzina, wesprą ich. Musimy przejść te Ateny jednak. Ci im pomogą. Kurwa. Cofnijmy się trochę. Dobra. No to trzeba jakoś wykmienić taki typowy atak, żeby właśnie im coś nie pomogli, coś. Tyś. I tak. No tego nie zaatakujemy już. Musimy zapierdalać szybko tutaj. Ale tu też nie zdążymy. I stracimy te dwie wyspy, cholera. Dobra, odbijamy to Oinoi. Będziemy latać za Atenami. Jak oni coś przełamy, za nimi będziemy płynąć i też to przyjmiemy. Dobra, ta flota jest gotowa do walki. Więc ruszamy na Andros. Lavrion. Musimy oddzielić właśnie Argos i tych, tym podobne od tych wysp. Żeby oni nie mogli tutaj pływać. Żebyśmy mogli tak się posunąć tak. Mój cel morski jest taki, żeby właśnie odciąć ich od Lavrion, Karystos, Andros. No te Samos, żeby nie mieli... I od tej właśnie linii, żeby się bronić. Już żeby nie było walki na morzu po tej stronie, tylko od tej strony w górę. Żebyśmy tutaj prowadzili dalsze wojny. Bo tutaj w sumie i tak się nie da walczyć. To jest za duży... To jest śmierć po prostu, to jest morze. Już tutaj chuja zrobi się. Więc tylko na obrzeżach. Więc tam już będzie spokojniej. A tutaj już koniec, mi się nie chce tutaj tyle tego pływać. Tu cały czas pływamy. I końca nie widać. Ale ten koniec musi być, musi nadejść. Dobrze, teraz Bizancjum. Orzesz ty w mordę, znalazł się. Dobra, mój jest ranny. Kolejny na klatę, co? Ready for battle. I nie powinni się buntować. Dobrze. Okej. Okay. Możemy turować, ale zapomniałem, że no nie muszę tego robić. Jezus. Którzy to awansowali, no? No którzy? Ty i ty, tak? No jeszcze? Eurydyka? Jakiś jeszcze ziomek? Jebać! No teraz
Wszyscy zmierzają na front w poszukiwaniu tych dwóch szpiegów, którzy mnie tam nękali. Już nie będzie żadnego agenta, który będzie mógł coś zrobić, bo reszta jest tam na łódkach, na morzu, więc komputer nimi nie zejdzie na ląd. Skoro się nie ruszyło od 10 lat, to się nie ruszy teraz. Więc wystarczy teraz rozwalić tą jedną agentkę na północy. Tych dwóch, co siedzi teraz tam w Elid od Elidy. Na północ od Naupactus. Ty mi wysyłasz traktat pokoju? Pod protektoratem Argos jesteś, więc się pierdol. Możesz się zająć tą Miletos. Ja mam to w dupie. Możesz to zająć. Tylko wiedz jedno. Ja już rekrutuję wojsko, żeby cię unicestwić. I ja już nie będę podporządkowywał sobie ludzi. Pierdolę to. Unicestwiam wszystko jak leci. Łacie chuj. Retreat! Retreat! Etolczycy się wkurwili. Etolczycy się wkurwili. Etolczycy czepory. No kurde, ale ej, pnoje straciłem. Tamto straciłem. Nie ma jak tego odbić. Masakra. Aha, teby atakują, dobrze. A niech sobie atakują, ład im się, że dyplomacja im się zmiesza, ale to i tak gówno da, bo oni sobie sojuszu nie zerwą. Oni są tak kochającymi się frakcjami, że to jest... Co to teraz? LOL! Szkoda, że to nie jest stream i nie mogę się was spytać, czy atakować, czy nie. No. Czy walczyć, czy nie. Bo to trochę rzeźnia, no nie. 90% tylko ją mogą zalić. Dobrze. Spróbuję jakoś zaatakować następnym razem tak, żeby ta bitwa miała sens. No, wszystko zginęło, nawet w automacie. Gdzie nic sobie do tydzień to było, zapomniałem kliknąć. Tak, tutaj. To co te chuje porobiły? Ci tu ładny awansik. Zbieramy doświadczenie. Tych tu trzeba skasować. Nie możemy sobie pleców robić. Nawet dlatego, po to, żeby nam plądrowali. Nie możemy na to pozwolić. Zery to się zwolniło. Dobra, musimy tutaj odzyskać siły. I tak, no dobra, tutaj zrobiliśmy teraz Attyka. Nasza akcja w Attyce. Jak to wygląda? O ja pierdolę. Utrzymaj oblężenie. Teraz. Teraz jest 50-50. Ile wytrzymacie? Ja pierdolę, 14 tur, no nie. Po ile umieracie? Oba, zobaczymy później. Jest full. Zobaczymy później, o ile spadnie. Oba, wyszukuj tych drani. Idziemy na północ. Ekstra. Nie ma agentów już prawie. No, sorry. Łaż, mi szczęka zabolała. Ale, ale. Dobrze, tak się bawicie, dranie przybrzydłe. No jeszcze nie mogę, jeszcze natura, ja? Ja. Dobra, to było tyle. Aha, nie, nie, to nie było tyle. Tutaj trzeba zatopić ateńskie łodzie podwodne. Łodzie transportowe.
Turujemy. Tak, już chciałem kliknąć, żeby skończyło się nagrywanie, ale nie. Ty, tutaj jest jakiś agent Kargos. What the hell? Skąd to się wzięło? Gdzie z 1000? 500 na 1000 są kanalie. Kizikos? Kizikos, Kizikos. To co oni zaatakowali? Aha. Chociaż nie, nie aha. Nadal nie wiem. Korynt jeszcze. Aha, dobra, już wiem. Jak oni się tam dostali? Dobra, pierw tylko skupmy się na agencie. Ej! No weźcie. No 13% wtedy dopiero. To, że tutaj nie ma się wjebać. Trzeba wsiąść na statek, ze statka wtedy dopiero. Więc trzeba wysiąść. Tutaj. I wtedy. Wylądować tam, no. Dobra, ale to zrobimy tą drugą armią. Jak się tylko uporamy z tymi. Co się tutaj dzieje? Nic się nie ruszyli, tak? Dalej ich ubiegamy. Ilu straciłem? Czterech. Też 13 tury jeszcze, nie? Hypsola. Idzie do nas. Zupełnie całą prowincję. A w tym Kizikos. O, wylądowali, no. Rzeczywiście. Tą całą armią. Trzeba patrzeć, gdzie oni idą, bo jak będą się teraz chcieli na Bizancjum cyknąć, no to trzeba się cofnąć. Rozwalić ich i wtedy spokojnie lecieć dalej na Argos. Tutaj jak? Wyszli z Miletos, idą... O kurwa. A to Mendy. Tylko to jest to, że no... Sami widzicie, no dobra. Sobie niech przejmują. Dobra, my tu przegramy. Dobra, ładnie, pięknie, fajnie. Tylko przejmą Halikarnassos, wsiądą na łódkę i ja już ich upierdolę. Ukręcę im ten łepek. Gdzie są te ateńskie statki? Gdzie to kurwa? Aha, pod nosem, ale nie. Jeszcze tam Argosowy. Tak przy okazji to zatopimy. Jak wszystkich, to wszystkich. I jeszcze tak, jeszcze Andros. Kombo, 3 bit, 3 T. 3 zwycięstwa z rzędu i to w jednej chwili. Ale to trzeba od razu, teraz trzeba przejąć Karyskos. Bo ład tutaj jest okropny. Nawet po opodatkowaniu. Odpodatkowaniu. To jeszcze koryński agent jest, ale oni sobie z nimi poradzą. Ha.
Coś chciałem zrobić więcej chyba. Nie możemy turować. Taka sama próba co w Koryncka. Niestety niepowodzenia jak zwykle ze strony wroga. Już trzy statki wizytowi. Korynt proponuje pokój i 13 tysięcy. Udani jesteście, udani naprawdę. Geniusze, normalnie. Co, Korynt, już przestałeś istnieć i już was... Ty oferujesz pokój i ja protektorat, czyli ja ci oferuję przetrwanie, a ty jeszcze chcesz pieniędzy za zwykły pokój. Zarytos. Czym mnie atakują? Dosyć pokaźną flotą. Którą powinienem rozwalić. Dobra. Jako, że nie było dużo długo walki, to niestety trafiło na morską, to już stoczę. Stoczę to dla was. Też wiecie, jakim ja chujowym admirałem jestem. I teraz tak. Tych ciężko zbrojnych będę ustawiał pod abordaż, bo z nimi nie ma równych. No chyba, że tacy drudzy. A reszta pod taranowanie. Ale oni przyjdą z posiłkami, no to bon voyage książę. To wy z tyłu. Cię was tu zjem. To czy to będzie destruction? One of our ships is being boarded. Na kurwiać. Powtórzyć cios. Co się tak na razie dzieje? Tyluju. The men are wavering. No, kasujcie ich tam, kasujcie. Trzeba drugą linię obrony ustawić. To ktoś staranuje. No kaleczą tutaj, kaleczą się po prostu, a ci jeszcze ich nie rozwalili.
our ships is being boarded. Ja pierdolę, no ich Janusze, kurwa. Ola, chuj, jakoś sobie poradzę tam. Jakim wężykiem oni tutaj. Się jebli tutaj to. Men flee the field of battle. This is a shameful display. Ships ready. To the oars. Burdel mamy. I to nie ten dobry burdel, to jest zły. Dalej, do walki! Walczyć za srańce. Pieprzone bękarty. Dowódcy, no nie chcę go narażać. Co to za... burdel się odpierdala teraz. Róż dupą. Mój ich blokuje. No i zajebiście. Jebnij mu. Jest. Co tu się odpierdala? Nawet taranować nie można. Dobrze, chociaż coś tutaj zaczyna ginąć u nich. O kurwa. Dobra, uwolniło się trochę. Jebacz. Świetnie. Tak, tak. Płyń na niego. Nie siebie, kurwa! Jezus Mary! Impossible. Jeszcze raz! U nas tutaj topią! Dobra, już jest koniec. Jebli. I koniec. Do wody się. Dobra, zwycięstwo. Straciliśmy połowę statków, ale my zatopiliśmy wszystkie. Dobry współczynnik. Chociaż bot pewnie by miał lepszy. Bo bot lubi, jak sami widzicie, abordażować, ale ja lubię zatapiać. Do niewoli ci, co przeżyli. Już nie bądźmy tacy. To są przecież nasi rodacy.
Ale długa ta bitwa była. Korent mi oblegają? Nie no, te Ateny my musimy zostawić. Za dużo ich tutaj siedzi. Oni muszą wyjść. Dobra, tutaj jak tam z rekrutacją? No, zaraz się tam cykną. Jo, spierdalajcie jeszcze, wiecie? Dobra, tutaj co? Wrócili do Miletos. Nie zaatakowali jednak. Dobra, chuj. Ta armia będzie się składać z hoplitów, nie z doborowych. Dobrze, teraz ja wam dam szansę przejęcia Samos, opuszczenia Miletos. Karystos nasze. I następne co zrobię to. Przejmę Lavrion i zobaczymy, czy Ateny się ruszą z Aten. Argos się ruszy z Aten i będzie chciał odzyskać Lavrion. Wtedy byśmy mogli im jakoś tam zabrać te Ateny. I wtedy w walce, w boju, w bitwie już nie byłoby problemów. Dobra. Aha, jeszcze tutaj, tak? Skąd oni idą? Dokąd oni idą? Idą w tą stronę. To jeszcze może zdążę przejąć Ainos. Okej, ja się będę z wami żegnał. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Yo!